Ewangelia według Jana, rozdział 5. Potem było święto żydowskie i poszedł Jezus do Jerozolimy. Jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało bardzo dużo chorych, ślepych, chromych i sparaliżowanych, czekających na poruszenie wody, bo anioł w pewnym czasie wstępował do sadzawki i poruszał wodę. Pierwszy, kto wstąpił po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, niezależnie od tego, na co chorował. A był tam pewien człowiek od 38 lat dotknięty chorobą. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już przez długi czas choruje, powiedział mu: czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział mu: Panie, nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona, a gdy idę, inny przede mną wchodzi. Jezus powiedział mu: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje posłanie i chodził. A tego dnia był dzień odpoczynku. Wtedy mówili Żydzi do uzdrowionego: jest dzień odpoczynku, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: weź swoje posłanie i chodź. Pytali go: kto jest tym człowiekiem, który ci powiedział: weź swoje posłanie i chodź? Uzdrowiony nie wiedział, kto to jest, bo Jezus odszedł, ponieważ wielu ludzi było na tym miejscu. Potem znalazł go Jezus w świątyni i powiedział mu: oto zostałeś uzdrowiony, nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to był Jezus, który go uzdrowił. Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i chcieli go zamordować, bo uczynił to w dzień odpoczynku. Jezus im powiedział: Ojciec mój aż dotąd działa i ja działam. Dlatego tym bardziej szukali Żydzi okazji, aby go zamordować, bo nie tylko naruszał dzień odpoczynku, ale też powiedział, że Bóg jest jego ojcem i siebie czynił równym Bogu. Jezus odpowiedział im, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie może syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że czyni ojciec, bo cokolwiek on czyni, to także i syn czyni. Ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i większe mu nad te dzieła pokaże, abyście się dziwili. Jak ojciec wzbudza umarłych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, przyjdzie godzina i teraz już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, będą żyć. Bo jak ojciec ma życie sam w sobie, tak też dał synowi, aby miał życie sam w sobie i dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos i ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd. Nie mogę ja sam od siebie nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli Ojca, który mnie posłał. Jeślibym sam o sobie świadczył, moje świadectwo nie byłoby prawdziwe. Jest też drugi świadczący o mnie i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które on wydaje o mnie. Wy posyłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja natomiast nie biorę świadectwa od
człowieka, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni. On to był lampą palącą się i świecącą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego świetle. Mam świadectwo większe niż Jana, bo dzieła, które mi dał Ojciec, abym je wykonał, te dzieła, które ja czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał i Ojciec, który mnie posłał, sam świadczy o mnie. Głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani osoby Jego nie widzieliście. Nie macie też słowa Jego w sobie mieszkającego, bo nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale znam was, że miłości Boga nie macie w sobie. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mojego, a nie przyjmujecie mnie. Gdy przyjdzie inny, we własnym imieniu tego przyjmiecie. Jak możecie wierzyć wy, którzy chwałę jedni od drugich bierzecie, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Niech nie wydaje się wam, że ja was oskarżę przed Ojcem. Oto jest ktoś, kto was oskarża, Mojżesz, którym wy macie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. Jeśli jednak pismom jego nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom?